Witam w obozie Kołplanda, z tej strony Peach Gains i rozpoczynamy kolejny materiał z cyklu gdzie jesteś Days teraz? Gone. Hej, Boozer, uderzam w stronę Merion Forks. Otworzyć bramę! Merion Forks? On już tu bywa. A po cholerę. Bo tak chcę. Kurwa, tak jak mówiłeś. Już, już za długo ją upakuję. Chyba nadszedł czas się pożegnać. Jedziesz do kościoła? Nie wiem, no, może. Jezu, Dick. To już Dick. Oj, stary, normalnie nie uwierzysz. No nie wiem, Cole, w ostatnich latach widziałem trochę niesamowitych rzeczy. Mów. Pamiętasz tych anarchistów? Przychodzili tędy jakiś rok temu, może więcej. Zabijali wszystkich na swojej drodze. Zostawiali wszędzie stosy kamieni. Anarchiści, tak. Tak, mieliśmy z nimi parę krzywych akcji jakiś czas temu. No to wrócili. Dwójka moich ludzi wpadła na ich obóz podczas polowania na jelenie. Tylko Bender wróciła. Powiedziała, że to anarchiści. Wszyscy mieli na gębach ten ich symbol. Jezu, gdzie? Gdzie widziała ten obóz? Zaznaczę ci go na mapie. Weź i idź ich rozwal. Mamy wystarczająco dużo kłopotów z wieczystymi. Nie potrzeba nam tu jeszcze anarchistów do kolekcji. Masz świętą rację. Znajdę ich. No i mamy kolejne zadanko. Ale tutaj musimy się udać do kościoła. A gdzie ty mi to zaznaczyłeś na mapie, kolego? To jest tutaj chyba. Nie. To jeszcze nie to, to jest tutaj. Już ja wam pokażę. No właśnie. Tylko od czego by tu zacząć? Bo tutaj trochę tych aktywności nam się pokazało na południu. Aktualnie nie mamy nic. Więc moi drodzy, gdzie ja mogę się w ogóle przenieść? Czy starczy mi paliwa tutaj? Nie. Czy starczy mi paliwa tutaj? Tak. Tylko że jeśli się przeniosę tutaj, to być może będę musiał szukać zbiornika z paliwem. A mogę się przenieść gdzieś bliżej. Moi drodzy, gdzieś bliżej. Na przykład tutaj. Dokładnie. Może zrobimy właśnie taką. Chociaż czekajcie, bo jakbym na przykład tutaj, to później bym sobie już szedł w tą stronę aż na wschód. Dokładnie. Więc spróbuję, zaryzykuję tutaj się przenieść. No i jestem na miejscu, tylko tutaj coś mi się zdaje. Łamacz. Specjalnie nie widzę aktywności żadnej. Dick, gdzie jesteś, brachu? Hej, Boozer, uderzam w stronę Merion Forks. Merion Forks? A po cholerę? Bo tak chcę. Kurwa, tak jak mówiłeś. Już za długo ją upakuję. Chyba nadszedł czas się pożegnać. Jedziesz do kościoła? Nie wiem, no, może. Jezu, Dick. To już ostatni raz, Boozer. Przysięgam. Bez odbioru. Ale jakiś tam potężny przeciwnik, zobaczcie. I załatwił ich chyba. I to dwóch. Ale co, ja nie mogę teraz broni wydobyć? O co tutaj chodzi? A jednak. Jak widzicie, świrusy sobie poszły. Więc jeszcze tylko rzucę sobie okiem na mapkę. Śmiało mogę jechać w zasadzie, tylko brakuje mi paliwa, więc musiałbym skręcić trochę w lewo tam. Aj, kurczę, te świrusy tutaj.
Ale ja sobie pojadę w ten sposób może. Nakieruję sobie może motocykl w tą stronę. Ok. Jest kanister z paliwem. Benzyna. Dokładnie leży w tym samym miejscu, z którego ja go brałem poprzednio. Mam nadzieję, że tutaj te świrusy mnie teraz nie zauważą. Na razie chyba nikt się do mnie nie zbliża. To jest bardzo dobrze. Świetnie. Jest. Ja nie wiem, czy ja chcę się tutaj zajmować w ogóle. I powinienem teraz skręcić dosłownie w lewo i przejechać po prostu. Wyłączymy światła. Dobra, jeszcze raz mapka i pojedziemy sobie teraz tutaj. Ja nie mogę się przenosić podczas walki. Dobra, odjedźmy jeszcze, aż te czerwone punkciki znikną na minimapie. Być może teraz dopiero będę mógł się przenieść. Dokładnie. Jestem już w obozie, tak? Zaraz sobie z nią porozmawiamy. No, prawdopodobnie będzie kolejne zadanie. To Dico! No i zakupimy sobie paliwo oczywiście. Dobra. Jest i tak. Mogę ci pomóc? No co jest? Teraz dopiero. Deacon, dzięki Bogu. Co się stało, Tucker? Wieczyści. Znowu cholerni wieczyści. Och, wieczyści? Gdzie? Ciągle przejeżdżają przez przełęcz przy Żelaznym Stoku. Teraz założyli obóz przy Bear Creek na południe stąd. Boję się, Dick. Nie wiem, co będzie z nami, jeśli ich nie powstrzymamy. Nie przejmuj się tym, dobra? Zaraz się tym zajmę. Może nie tak zaraz. Kolego sympatyczny. Czekajcie, ja sobie podbiegnę tutaj do handlarza. Hej, jak leci? Co? Jak tam życie w obozie? Alka? Broń. Co ja mogę tutaj od was jeszcze kupić? Na razie mógłbym to kupić, M40. I oczywiście to, karabin. Dobra, dajmy sobie na razie spokój. Jeśli chodzi o zaopatrzenie, to jak najbardziej. No i tyle. Dobra, jasne. Będziesz czegoś potrzebować? Wpadnij do mnie. Będę potrzebować, ale może nie w tej chwili. Mogę ci pomóc? Dico. Jak leci, Zani? To do pełna. No i motocykl już tutaj stoi. Dobra. No i teraz tak. Gdzie ty mi to zaznaczyłaś na mapie? To jest tutaj. No i chyba będę musiał się wrócić, bo miałem w planach udać się tutaj. A tu proszę, aktywność w pobliżu tego miejsca tutaj. No ale dobra, no niech będzie. Zawsze miło cię widzieć, Dick. St. John, życzę powodzenia. Niech będzie w takim razie.
Aha. Staram się nie rozpędzać za bardzo. Nie wiem, czy w ten sposób trochę uszkadzam motocykl, jeżeli taki skok jest zbyt wysoki. Ach, bym kurczę zahaczył o to autko. No i co? No wypadałoby się pozbyć tutaj tych świrusów. No nie mogę go, kurczę, załatwić. I po tobie! No już leci do mnie. Mam jedną sztukę złomu, trochę mało, moi drodzy. Ale cóż, tyle ile mogę, to tyle naprawię. Broń. No i co tutaj się dzieje? Nie widzę żadnej aktywności. Nie widzę żadnej aktywności, co zatem idzie. Widzę auto jedno, to jest chyba nawet policyjne. Dobra, zaryzykuję i podjadę motocyklem. Tylko powoli. Aha, patrzcie. Ciekawe, czy uda mi się podejść trochę bliżej za nim. Słuchaj, Tucker, jestem przy obozie wieczystych. Chyba nie ma tu ich zbyt wielu, więc to pewnie ekipa zwiadowcza. Zabij ich! Zabij wszystkich, Dick! Ho, ho, ho. Twardo stawiasz sprawę, jasne, koleżanko. Nie musisz mi tego mówić. Bez odbioru. Cholerni wieczyści. Mój przyjaciel stracił przez was rękę. Chcecie spoczywać wiecznie? To wam pomogę. Dawajcie, sukińcy. No już. Chce się ukorzyć, co? Pytanie, czy jeszcze kogoś powinienem tutaj znaleźć? Ale jak na razie... Chętnie bym ciebie załatwił. Ciekawe... Ach... Załatwię cię. Otworzymy po prostu ogień. Więcej was matka nie miała? To chyba za dużo spacie. To was spowalnia. Dostatecznie się ukorzyłeś? Ukoś się, sukinsynu! Okej. No pokaż się, pokaż. Aj! Aj, nie trafiłem przez to, kurczę. Dostał. Chyba chcesz więcej pieniędzy? Dostał. Dostał! To was spowalnia! Dostatecznie się ukorzyłeś? O kurde! Ukorz się! O skupany, kto tutaj do mnie ładuje jeszcze? No nie widzę gościa.
przeładuj, przeładuj. Gdzie ty jesteś? Kurczę, gdzie ty jesteś? Chyba też więcej blizn, nie? Tutaj się kryjesz, koleżko. A jednak nie. Kurde, gdzie ty jesteś? O kurde, ale się wystraszyłem. Czy to już wszyscy? O skubańcu ty. Cholerni wieczyści. Idźcie wszyscy do diabła. A jednak załatwiłem ich, a tam dalej to chyba świrusy są. Dobra, dam sobie na razie spokój. Przeszukam. Przeszukam te ciała tutaj. Uzupełnię sobie zdrowie. Słuchaj, oczywiście. Załatwione. Zabiłeś wszystkich? Tak. Tak się składa, że zabiłem. Za to mi przecież płacisz. Wybacz. Po prostu to już trzeci raz, kiedy się pojawiają. Zaatakowali obóz, porwali, zabili biedną lisę. Musimy ich powstrzymać. To bardzo ważne. Tucker, słuchaj, byłem na żelaznym stoku i widziałem, co oni tam budują. Co? Kiedy? Jakim cudem? Nie, to nieważne, nieważne. Musisz mi uwierzyć, jest ich zbyt wielu. Setki, tysiące, nie wiem. Ale jak już ruszą na północ, to ich nie powstrzymasz. Nie ma bata, kumasz? Więc rób swoje, zabijaj wszystkich, którzy przekroczą granicę. Dzięki temu Carlos będzie wiedział, że nie przedostanie się na północ bez walki. To najlepszy plan. Bez odbioru. Co nie mogę? Nie ma tutaj... Nie mogę maski otworzyć. Trudno. Ale tutaj mamy w pobliżu... Kurczę, czekajcie. Zerknę sobie na mapę. Punkt Niro na przełęczy Żelazny Stok. Może warto tutaj zajrzeć jeszcze. Nie wiem, czy ja już tutaj nie byłem. Ja nie wiem, czy te głośniki, kurczę, to one się z czasem odnawiają? Naprawiają się z czasem? Ach, kurczę, musiałeś się odwrócić. Mam! Pani wieczyście, zabiję was, co do jednego. Kolejny głośnik jest gdzieś tam dalej. Mam! No i został jeszcze jeden głośnik, moi drodzy. Kubany. Ciekawe, czy mnie znajdzie.
A jednak. No, tędy to nie wejdę raczej. Tutaj jest. A jednak nie, patrzcie, jest tam dalej. W końcu będzie spokój. Dokładnie. Ja już tutaj byłem z tego co widzę. Nawet nic nie ma tutaj dla mnie ciekawego, ale na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek zajrzę jeszcze. Może ten bagażnik tutaj. Otworzę, trochę amunicji zdobędę. Pięknie. No i wejdźmy sobie jeszcze tutaj. Zobaczymy, czy coś tutaj znajdę. Przyda się. Oczywiście. No i wychodzimy. No i lecimy w takim razie do moto jeszcze. Chociaż nie będę już tutaj przeszukiwał tych aut. Lecę już do mojego moto. Ewentualnie jeszcze mogę. Chociaż nie, nie mogę przeszukać. Ale rzucę sobie okiem na mapę, moi drodzy, i teraz wypadałoby albo tutaj. Albo tutaj, ale chyba najpierw tutaj. Tam będzie prawdopodobnie jakaś retrospekcja. Chodźmy na razie do motocykla. Czy tutaj mogę podnieść klapę od samochodu? Wszystko na maksa. Tu pootwierane. Tutaj jest trochę złomu. No i mam 9 sztuk. Mogę uzupełnić, mogę naprawić broń białą. I lecimy do moto. Jest i moto. Wyłączymy sobie światła i jeszcze rzućmy sobie okiem. Czy mogę tutaj się przenieść? Mogę. Spotkamy się na miejscu. No i jestem na miejscu i teraz jeszcze tylko rzut okiem na mapkę. I sobie zaznaczymy tutaj. No, dość zawiła droga nas czeka. Niestety musimy dosiąść naszego wierzchowca. Wycofać. No i ruszać. Niestety. Jeszcze tutaj. A kurczę, myślałem, że coś znajdę, ale nie. Chętnie bym jeszcze gdzieś zatankował. Bo mi powoli zaczyna brakować paliwa. Dzikie zwierzęta na drodze. Jeszcze 2 lata temu byłaby kraksa. Ach, kurde, wróć. Chociaż mogłem przejechać w zasadzie. Ajajajajajaj. Czyżbym był na miejscu?
niemalże. Dobra, dobra, dobra. Ja zrobię to w ten sposób. Dobra. Wejdziemy sobie teraz z auta. Ajajajajaj. Teczka, nie mogę uleczyć się. I dobra, lecimy w takim razie. Mogłem podjechać jeszcze tam bliżej, ale... Już może chodźmy na pieszo. No tutaj teren był oczyszczony, więc nie spodziewam się żadnych przeszkód. Ciekawe, czy będzie jakaś retrospekcja. No, cześć. To znowu ja. Mówię ci, tu jest jak w psychiatryku. Pamiętasz tę noc w Farewell, czy... No tak, żadne z nas o tym nie zapomni. Ale ten gość z Niro, O'Brien, on żyje. Jakoś przeżył. No i przyznaję, że jakiś czas myślałem, że może i ty, że może i ty przeżyłaś. Gdyby tak było, to głupio bym się czuł, że tu ciągle przychodziłem. No i chyba i tak głupio się czuję, bo przecież tu nie umarłaś. Ale jest mi strasznie przykro, że nie było mnie przy tobie, kiedy cię wieźli na operację. A kiedy cię wypuścili, O'Brien mówił, że 6 godzin, Jezu. Zawsze byłaś twarda, ale powinienem być przy tobie. Kiedy wasz obóz został zaatakowany, wtedy też mnie nie było. Więc nieważne. Buzer się zadomowił. Chyba mówiłem ci, że stracił rękę za stranie wieczyści. To był rozpierdol. Wciąż mieszkamy w obozie Lost Lake. Wygląda na to, że jeszcze trochę tam zostaniemy. No, tak się ułożyło. Znaczy się, wciąż jest mędą, ale przecież go znasz. Ostatnio zachlał się w 3 dupy. Postanowił wrócić do domu z buta. Jezu, powinnaś była go zobaczyć. Sam nie wiem. Martwię się o niego. Dobra, muszę lecieć. No, to tak. Wrócę jeszcze. Pa. Tutaj jest jak w psychiatryku. Dosłownie i w przenośni. No i dobra, moi drodzy. To będzie na tyle w tym materiale. I zobaczymy się, usłyszymy się dokładnie tutaj w tym miejscu. Z mojej strony to wszystko i do usłyszenia.